Cześć, tu Mateusz i Natalia. Zapraszamy Was do odsłuchania podcastu Zakładki. Naszym celem jest przede wszystkim zachęcenie Was do czytania. Mamy dwie główne zasady. Pierwsza, nie spoilerujemy i druga, nie oceniamy czytanych przez nas książek. Cześć, ostatnio mnie nie było, ale już jestem. I w dzisiejszym odcinku będziemy omawiać książkę pod tytułem Z głowy, która została napisana przez Janusza Głowackiego, wydana po raz pierwszy w 2004 roku. Janusz Głowacki żył w latach od 1947 do 2018 roku, więc też całkiem niedawno musieliśmy się z nim pożegnać. Książka ma około 250 stron. Już od pierwszych stron wciąga. Autor nie poświęca wiele czasu na, że tak powiem, takie spokojne rozkręcenie, tylko od razu wchodzi w temat. Ogólnie na razie jeszcze powiem, że książka to jest generalnie jego jakby autobiografia, ale tak naprawdę nie jest to autobiografia od dzieciństwa do dorosłości w takim ujęciu bardzo chronologicznym, tylko to są bardziej takie jakby migawki z jego życia. Zgodzisz się ze mną? Tak, zdecydowanie się zgadzam. Jak zwykle zresztą najczęściej się ze sobą zgadzamy, zwłaszcza jeżeli chodzi o opinię o tej książce. Ale przede wszystkim cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie i witam Ciebie, córko marnotrawna, bardzo się cieszę, że wróciłaś. Tak jak mówisz, faktycznie ta książka to nie jest taka biografia, ja bym jej przynajmniej nie nazwał tak po prostu przeciętną biografią, bo to są takie trochę chyba najbardziej anegdoty z życia właśnie Janusza Głowackiego. Po pierwsze, to nie jest w ogóle jakkolwiek chronologiczne. To też nie przypomina takiej grzecznej biografii, w której autor pisałby, w zasadzie autobiografii, w której autor pisałby: urodziłem się tego i tego dnia, w tym i w tym roku, moją matką była ta i ta kobieta, ojcem ten i ten. Tylko zaczyna się od całkiem innego. Chociaż o matce też wspomina. Tak, o matce też wspomina, ale cała książka zaczyna się od całkiem innego wydarzenia, które nam obu zapadło w pamięć, prawda? Tak, już w zasadzie w pierwszym zdaniu wiemy, w jakim okresie odbywa się akcja tej książki. A jest to 8 grudnia 81 roku, na 5 dni przed wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego. Autor poleciał do Londynu na premierę swojej sztuki Flinders, czyli Kopciuch, w Royal Court Theatre. Tak jak już wspomniałam, już na pierwszej stronie się dzieje strasznie dużo. On już na tej pierwszej stronie właśnie wspomina o wprowadzeniu stanu wojennego, o tym, że postanowił, że nie będzie wracał do kraju i o tym, że ma córeczkę i narzeczoną i że wobec tej narzeczonej wielu obietnic wobec niej nie dotrzymał oraz wobec wielu innych kobiet. I to wszystko jest na tej pierwszej stronie dopiero. Więc możecie sobie wyobrazić, co się dzieje dalej. Powiedziałbym nawet, że to jest już na tej pierwszej stronie, bo tam naprawdę na samym początku dzieje się bardzo dużo. I w zasadzie taką intensywnością informacji jesteśmy bombardowani cały czas, jak ją czytamy. Tam non-stop dzieje się coś ciekawego. Tam są bardzo krótkie, takie powiedzielibyśmy szybkie anegdoty. Niektóre mają tylko jeden króciutki akapit, ale są tak przepełnione treścią tym, co się tam dzieje, że naprawdę czyta się to bardzo szybko i to jest bardzo takie, powiedziałbym, wysokokaloryczne. I dynamiczne też jest. Dokładnie tak. Tak jak Natalia wspomniałaś, faktycznie akcja książki rozpoczyna się w grudniu 81 roku, dlatego że 8 grudnia, na 5 dni przed wprowadzeniem stanu wojennego, autor trafił do Wielkiej Brytanii. Tam oczywiście spędził potem większość tego czasu stanu wojennego, ale ten przykład i ta historia przypomina mi też historię innego znanego polskiego pisarza, Witolda Gombrowicza, który również chyba dosłownie na tydzień przed wybuchem II wojny światowej z kolei wypłynął do Argentyny. Tutaj historia nie obejmuje tylko lat po tym 81 roku, dlatego że autor często bardzo wraca do swojego dzieciństwa, do swojej młodości. Pisze o tym, co go spotykało, jak obserwował toczące się wydarzenia w kraju. Tam jest na przykład bardzo ciekawy fragment o tym, jak wyglądały pochody pierwszomajowe w czasie, kiedy on był w szkole podstawowej. I pozwolę sobie tutaj zacytować ten fragment. Tak jak wcześniej mówiliśmy, on jest przepełniony treścią i bardzo zabawny. Co do pochodów pierwszomajowych, to chodziłem. Tyle, że obwiązywałem sobie rękę bandażem, żeby nie nieść transparentów. I to też nie z ideologicznych przyczyn, tylko z lenistwa. Tak już zupełnie szczerze mówiąc, to ja miałem wtedy zupełnie inny problem. Były w klasie dwie dziewczyny z wielkim biustem. Elżbieta i Sara. Nie byłem pewien, która ma większy i w związku z tym kochałem się w obu. Trochę też się bałem, bo mówiono, że jak się nie należy do ZMP, to nie przyjmą na studia. Ale przyjęli. Tutaj widać taką myśl, która towarzyszy chyba nam w całej tej książce, że autor zawsze starał się jakoś tak iść po najmniejszej linii oporu. Być może się starał faktycznie osiągnąć jakieś tam różne cele, ale
różnie mu to wychodziło, a jak nie wychodziło, to znajdował sobie szybki plan na co innego. Czy ty też odniosłaś takie wrażenie? Tak, dokładnie. I też fajnie widać w tym fragmencie, że autor ma ogromny dystans do siebie i w tej książce bardzo wiele pisze nie tylko o swoich sukcesach, też wspomina o swoich porażkach i właśnie wadach w jego charakterze. Wspomina na przykład, że jest bardzo próżny. Mówi to dosyć jasno. Od razu w tym fragmencie widać tę groteskowość, która bardzo często przewija się w tej książce, że autor pisze o czymś poważnym, przeplatając to z zupełną komedią. Głowacki nam pokazał, że można jednocześnie w zasadzie w jednym zdaniu pisać o pochodach pierwszomajowych, no i o biustach swoich koleżanek z klasy. To jest właśnie jego styl pisania, taki trochę szalony, trochę groteskowy. Mi się bardzo podoba, że jest taki troszkę chaotyczny. Właśnie niektóre w ogóle te anegdotki z jego książki są aż ciężko uwierzyć, że naprawdę te sytuacje miały miejsce. I opisuje on na przykład taką sytuację, że kiedyś został poproszony, mieszkał w Stanach Zjednoczonych już, o to, żeby zostać profesorem i wykładać na temat literatury wschodnioeuropejskiej. No ale Głowacki uznał, że on słabo trochę zna angielski i trochę dziwnie być profesorem na uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych, nie znając języka angielskiego. Tutaj przytoczę może fragment mówiący o tym, co wpłynęło na to, że jednak ostatecznie przyjął tę posadę. Ale tu znowu dodawał mi odwagi nauczający na uniwersytecie w Stony Brook, Jan Kot, uspokajając, że o ile w Polsce studenci potrzebują pół roku, żeby uwierzyć, że profesor nie jest idiotą, co wiąże się z jednej strony z doświadczeniem, a z drugiej z naturalną nadwisłą podejrzliwością, to w Ameryce jest wprost przeciwnie. I najwcześniej za pół roku moi studenci zaczną nabierać podejrzeń, że coś jest nie tak. Tak, więc znowu się pokazuje humor pisarza. Masz jeszcze jakieś ciekawe przemyślenia? Tak, przemyśleń po tej książce jest mnóstwo. Może dodajmy tylko krótko jeszcze, że faktycznie Janusz Głowacki zgodził się na to, żeby prowadzić te zajęcia i on to robił w Ameryce, pomimo tego, że nieco się bał. I on w ogóle często przyznaje się w tej swojej książce do tego, że w wielu momentach życia towarzyszył mu strach. Na różne sposoby radził sobie z tym strachem. Czasami było tak, że zapijał po prostu ten strach alkoholem, co nie jest dobrym rozwiązaniem, przypominamy. Ale a propos tego, jak oswajał się ze strachem, to mam tutaj też podobny nieco fragment. To jest fragment, w którym autor pisze o tym, jak przed podróżą do Stanów nieco się stresował. Być może było to właśnie wtedy, kiedy leciał już wykładać na uczelni. Pisze on o tym tak. Przypomniałem sobie słowa, jakimi dodawał ducha trener naszej piłkarskiej reprezentacji przed meczem. Biało-czerwono na maszcie, pierwszy sekretarz na trybunie, kiełbasy do góry i golimy frajerów. A od siebie dodałem, Janek, co się przejmujesz? Jedziesz do dzikiego kraju, w którym nikt nawet nie wie, kto to jest Himmelsbach i poczułem się lepiej. Więc tutaj widać, że czasami sam potrafił sobie poradzić ze stresem. Pojawiła mu się jakaś tam myśl, jakaś tam śmieszna anegdotka, zagwozdka i to już mu całkowicie wystarczało. I chyba ty też masz, wydaje mi się, podobnie po tej książce, że przynajmniej ja tak mam, że po pierwsze wychodzę z przeświadczenia, że autor nie do końca na poważnie podchodził do życia, ale do życia udanego, bo nie możemy o nim powiedzieć jako o człowieku, któremu coś w życiu nie wyszło. A po drugie, to jest też trochę taka lekcja, żeby w sumie nie zawsze podchodzić do życia na poważnie, bo trzeba znaleźć też miejsce na jakąś taką ogólną lekkość, prawda? Tak, zdecydowanie. On tutaj bardzo często opisuje sytuacje, które obiektywnie rzecz biorąc były bardzo tragiczne. Jak mówi, że na początku przyjechał do Stanów, to wszyscy jego przyjaciele ze Stanów nagle się od niego odwrócili. Nie miał gdzie mieszkać, nie wiedział co ze sobą zrobić, nie miał za bardzo pieniędzy. No ale jakoś tam mimochodem w końcu udało mu się wyjść na prostą. Pisał też o tym, jak wiele miejsc odrzucało jego sztuki, które napisał, a które później stały się ogromnymi hitami światowymi. No i właśnie na samym początku jest wspomniane, że on podróżuje później po świecie po to, żeby te sztuki wystawiać i oglądać na scenach w różnych bardzo miejscach. Może tutaj wspomnimy ze dwa tytuły. Jeden już tutaj padł, to jest właśnie ten Kopciuch, a drugi też znany tytuł sztuki, która była wystawiana między innymi na Broadwayu, to Antygona w Nowym Jorku. Też ja nawet widziałam w Polsce czasami w teatrach różnych, że te sztuki do tej pory są wystawiane. Sama nawet chciałam się wybrać, ale to później pandemia się rozwinęła i już ciężko było to zrobić. No ale ogólnie właśnie opisywał tu sytuację, gdzie ten taki słynny milczący telefon,
który jest znany każdemu artyście, nie tylko aktorom, ale także właśnie pisarzom. I też tu jest fragment o tym, jak on pisał, że na początku chciał być aktorem i poszedł do szkoły teatralnej i tam go uczyli tym sposobem Stanisławskiego. Kazali mu jakieś takie dziwne rzeczy robić i on uznał, że chyba jednak nie będzie aktorem. Tutaj fajnie widać, że można w życiu popełniać błędy, można próbować jakichś różnych rzeczy, do końca ci się coś nie spodoba, można mieć załamki, ale koniec końców może się okazać, że i tak odniesiesz sukces. I może się okazać, że te wszystkie porażki łącznie z sukcesami w końcu doprowadziły cię do jednak dużego sukcesu. To, co obojgu nam się mega spodobało w tej książce, o czym też rozmawialiśmy kiedyś, to opisy słynnego Spatifu. Może tutaj powiem, że Spatif to było Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru i Filmu. Powiedz mi, jakie ty masz przemyślenia na ten temat po przeczytaniu książki? Moje przemyślenie na temat Spatifu po przeczytaniu tej książki to przede wszystkim taka główna myśl, co się dzieje w Spatifie, to zostaje w Spatifie. Trochę jak w Las Vegas, bo tam działo się naprawdę dużo. Spotykały się tam osoby znane. Lubiane albo nielubiane, to w sumie już różnie. Każdemu trzeba samemu o tym rozstrzygać. Alkohol lał się strumieniami, to bardzo szerokimi strumieniami. Wielu ludzi z tego alkoholu tam korzystało. Pojawiało się w Spatifie. Po prostu to było też miejsce, w którym bardzo dobrze było się pojawiać, bywać, rozmawiać tam. Nazwa Spatif jest rozwinięciem od skrótu Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru i Filmu. I takie stowarzyszenia funkcjonowały w całej Polsce i miały swoje trzy lokale, takie powiedzielibyśmy pewnie restauracje, w Sopocie, w Warszawie i w Krakowie. Wiemy, że w Krakowie i w Warszawie funkcjonują do dzisiaj. Nie wiem niestety, jak w Sopocie. Nie, ja też mam fragment dotyczący Spatifu. On jest dosyć długi, ale myślę, że warto go przytoczyć, tak żebyście mogli poczuć atmosferę tego klubu, bo tak jak Mateusz mówił, tam działo się wiele rzeczy i było przedyskutowane naprawdę ogromna ilość tematów. Wiadomo, że kiedy człowiek ma na co dzień pod ręką coś tak cudownego jak możliwość upicia się w ciekawym towarzystwie, to tego nie docenia. Mickiewicz zauważył piękno Litwy dopiero w Paryżu. Ja też musiałem wyemigrować i dopiero z perspektywy Nowego Jorku, w którym alkoholicy i prostytutki, narkomani i artyści podzieleni są bardzo starannie według wysokości konta w banku, zacząłem doceniać niezwykłość knajpy w Alejach Ujazdowskich, obstawionej przez gmach KC, kościół na Placu Trzech Krzyży, pomnik Chopina i urząd cenzury na Mysiej. Ja już pisałem o Spatifie wiele razy, ale straciłem w nim za dużo zdrowia i pieniędzy, żeby mu się teraz nie odwdzięczyć. W Spatifie dyskutowało się Heideggera i aktualny kurs dolara, szanse odzyskania niepodległości i napicia nierozcieńczonego jarzębiaku, zrobienia dobrego filmu i okradzenia bogatego Szweda przy barze. Czyli po prostu rozmawiało się tam naprawdę o wszystkim. Mam wrażenie, że to bardzo dobry fragment, który przytoczyłaś dotyczący Spatifu, bardzo dobrze opisuje rzeczywistość, która tam panowała i warunki. W Spatifie, tak jak powiedziałaś, rozmawiało się na różne tematy i pojawiały się tam bardzo różne osoby. Większość z nich to były naprawdę dobrze znane, nawet nam współcześnie nazwiska. Na kartach tej książki pojawiają te znane nazwiska pojawiają się nie tylko w Spatifie, ale także w zupełnie innych okolicznościach. Dlatego, że pojawia się tam Iwaszkiewicz, Chłasko, Holoubek, Maklakiewicz, Himilsbach czy Osiecka. I na przykład jednym z pierwszych momentów, kiedy pojawia się tam nazwisko Marka Chłaski, to jest moment, w którym kobieta, która bardzo podoba się autorowi, Januszowi Głowackiemu, zaczyna spotykać się z jakimś pisarzem. Po czasie Głowacki dowiaduje się, że tym pisarzem jest Marek Chłasko. No i wtedy chyba po raz pierwszy, albo był to jeden z pierwszych momentów, w którym w jego umyśle pojawił się pomysł, że chce zostać pisarzem. Dlatego, że był przekonany, że Marek Chłasko cieszy się takim powodzeniem u kobiet właśnie dlatego, że jest pisarzem. I być może ta myśl potem wykiełkowała i owocowała w jego głowie do tego stopnia, że faktycznie tym pisarzem został i to bardzo płodnym, bo wiele po sobie zostawił. Kobiety to był bardzo silny bodziec w życiu Głowackiego, który go prowokował do wielu czynności i myślę, że kobiety mogą sobie przypisać sporą część sukcesu, którą Głowacki odniósł, dlatego że bardzo często one go popychały do tego, żeby im zaimponował. W sensie on chciał im zaimponować i dlatego chyba jakby miał taki drive w życiu też. I tutaj to jest taki przykład artysty, że widać, że kobiety to były jego muzy i on bardzo je uwielbiał.
No niestety nie potrafił być wierny wobec jednej z nich. No ale no, różni są ludzie, no i nie każdy musi żyć w ten sam sposób. Dokładnie, coś w tym jest. Na kartach książki pojawia się naprawdę wiele postaci kobiecych, faktycznie. I one odgrywają dużą rolę w życiu Głowackiego. Zwłaszcza jego kobiety z najbliższego otoczenia. Nie tylko rodzina, ale na przykład pamiętam takie fragmenty, w których on z dużą powagą, rozrzewieniem i wzruszeniem wspomina nawet prostytutki, które spotykał na warszawskich ulicach w czasach swojej młodości, a po latach spotykał je już w luksusowych samochodach jako żony bardzo bogatych biznesmenów, panów z wyższych sfer i wspominał o nich jako kobietach, które tęskniły za swoją młodością, ale niekoniecznie tęskniły za tym, co robiły. I to jest też taki przykład tego, że tam obok takich zabawnych sytuacji, wydawać by się mogło groteskowych albo wręcz czasami komicznych, są też takie przemyślenia bardzo wartościowe, takie głębokie, nad którymi, no, które mnie na przykład bardzo głęboko dotknęły i zapadły mi na długo do głowy. Jednym z takich fragmentów myślę, że był ten fragment, w którym autor zastanawia się, czym w zasadzie jest prowincjonalizm, gdzie on się zaczyna, gdzie on się kończy. To jest dosyć długi fragment, ja nie chcę go tutaj przytaczać teraz, ale taka krótka myśl, on tam w tym fragmencie podaje bardzo wiele elementów, które mogą wpływać na to, że człowiek jest postrzegany jako prowincjonalny. No i on się zastanawia, czy w zasadzie prowincjonalnym się jest, bo się urodziło na prowincji, w małej wsi czy w małym miasteczku i czy tego prowincjonalizmu można się pozbyć, czy może prowincjonalizm można nabyć, jeżeli ktoś na przykład urodził się w dużym mieście, a potem z kolei trafił na wieś. Czy prowincjonalnym będzie, nie wiem, pewnie współcześnie pomyślelibyśmy zbieranie gangu świeżaków w Biedronce jako rzecz, jako nagrody, jako takiej, ale czy też prowincjonalnym może być na przykład, i tutaj ten przykład konkretnie on wskazuje, staranie się o uzyskanie Oscara jako nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kinematografii. To też może być ujęte przez niektórych jako prowincjonalizm i chyba to, co czytelnik jakby wyjmuje z tej lekcji, z tego fragmentu o prowincjonalizmie, to jest to, że w zasadzie tam są tak bardzo płynne granice, że w sumie każdy może mieć swoją własną definicję tego pojęcia, jakby taki szablon, który może przykładać do różnych rzeczy, osób, zjawisk, które według jednych będą prowincjonalne, a według innych nie, po prostu. Głowacki na pewno pisze to, co myśli, nie owija w bawełnę i nie bawi się w jakieś pruderyjne opisy. Tylko dużo tu jest w tej książce takich, widać jego przemyśleń, takich bym powiedziała nawet strumieni myśli, które mu się przyjął i on nie próbuje ich filtrować. On przelewa to na kartkę i chce, żebyśmy weszli w jego umysł i zobaczyli przez chwilę chociaż świat jego oczami. W tej książce Głowacki też opisuje wydarzenia, które miały miejsce na świecie, które były ważne dla świata. Na przykład tragedia z World Trade Center 11 września, no właśnie na przykład wprowadzenie stanu wojennego. Dlatego tutaj będziemy mogli też obserwować zawsze, jaki jest, że tak powiem, rys historyczny w każdej historii i będziemy się mniej więcej orientować, o jakich czasach pisze. I tutaj też zachęcam wszystkich młodszych czytelników książek, że bardzo fajnie jest czytać takie książki właśnie z okresu, w którym żyli na przykład nasi rodzice. Bo o wiele lepiej zrozumieć też może czasem, co oni przeżywali, jakie rzeczy miały miejsce, wpływały na ich życie i jak później mogły wpłynąć na to, jak oni odbierają rzeczywistość. No i w ogóle poczuć ten klimat PRL-u, to też super jest tu oddane. I tutaj też musimy zauważyć, ja to muszę przyznać jako osoba, która przez wiele lat swojej edukacji szkolnej uczyła się chyba 5 razy o starożytnych Atenach, a tylko raz o okresie PRL-u w Polsce, że to jest element, którego naprawdę trudno się nauczyć, mam na myśli historię Polski i PRL. To jest fragment historii, którego bardzo trudno nauczyć się w szkole, dlatego musimy sięgać po inne źródła i takie książki jak ta, które może niewiele mają informacji historycznych faktycznie, ale bardzo dobrze oddają klimat tego, co się wtedy działo i opisują też chociażby warunki stanu wojennego. To też bardzo dobre źródło po prostu wiedzy historycznej. Choć pewnie może autor nie byłby zadowolony, gdybyśmy mówili o nim jak o osobie, która jest źródłem wiedzy historycznej. No ale trudno. Wspomniałaś krótko też o 11 września.
Ja tutaj mam taki właśnie fragment dotyczący tego, bardzo taki dla mnie trochę groteskowy, bo z jednej strony chce mi się śmiać, jak to czytam, a z drugiej strony jest w tym bardzo dużo sensu o tym, jak autor pisze o 11 września i o Nowym Jorku. Polacy wiedzą wszystko o Nowym Jorku z filmów, pocztówek, ale to jest taka wiedza jak o Monie Lizie. Wiadomo, że się uśmiecha, ale nie wiadomo dlaczego i co ten uśmiech ma oznaczać. Zresztą po 11 września 2001 roku i stracie dwóch przednich zębów, jeśli Nowy Jork się jeszcze uśmiecha, to znacznie mniej szczerze. Tu jest z jednej strony nawiązanie do tragedii, która miała miejsce, gdzie zginęło tysiące osób, a z drugiej strony nawiązanie i porównanie dwóch wież do dwóch przednich zębów i wyobraźmy sobie teraz Nowy Jork, który się uśmiecha, ale nie ma dwóch jedynek. No więc tu mamy tragedię tego, co się stało i też zabawny opis, powiedzmy sobie, wyobrażenie osoby bez dwóch przednich zębów. No takie trochę groteskowe. No ale właśnie taki chyba jest jego styl. To akurat mi się też podoba. Ja lubię takie wartkie książki, w których się dużo dzieje i jest zarówno dużo humoru, jak i poruszane są też poważne tematy. Całkiem do mnie przemawia. Myślę, że do ciebie też, bo rozmawialiśmy już wcześniej i wiem, że obojgu nam podoba się ta książka. Dokładnie tak. Ja też jestem jej fascynatem, zwłaszcza jeżeli chodzi o te opisy PRL-owskiej rzeczywistości. Pozwolę sobie wrócić też do kolejnego fragmentu. Dużo tych fragmentów. Ja nawet się chyba nie spodziewałem, że aż tyle może być z tak krótkiej książki. Tutaj akurat fragment na temat Żyrardowa. Pojechałem na proces i w ten sposób się trochę więcej o kraju dowiedziałem, że jest na przykład znane powiedzenie rozwód po żyrardowsku, czyli za pomocą siekiery. Że w wielu mieszkaniach przodującej siły narodu nie było kanalizacji, ale za to na podwórzach stały pompy z żelaznymi wajchami. Mężczyźni zresztą się na to nie skarżyli, bo wieczorami, wysyłani przez żony, wychodzili z wiadrami po wodę. Oczywiście, zamiast do pompy, szli do knajpy. W szatni wieszali wiadra na numerkach, więc te wiadra wisiały sobie zamiast płaszczy, których nie mieli, długim rzędem. Po paru godzinach żony wysyłały po ojców dzieci. Czasami, ale nie zawsze, kiedy w ciemnych ulicach tatusiów odprowadzały dziewczynki, to te córki się ojcom z kimś myliły. I potem żony robiły się jeszcze bardziej zazdrosne. No i tutaj następuje cały opis tej PRL-owskiej rzeczywistości. Wjeżdża jeszcze oczywiście ORMO, pojawiają się różni zomowcy. No po prostu klimat PRL-u, władzy partii i jeszcze stan wojenny do tego wszystkiego. Też nie wiem, czy to było w tej książce, czy ja to usłyszałam w jakimś, znaczy usłyszałam, czy przeczytałam w jakimś innym źródle. To chyba jest w tej książce, jak właśnie Głowacki pisze o tym, że cały PRL i stan wojenny to oczywiście było przekleństwo, ale też z drugiej strony to był taki trochę dar dla artysty, pisarza. Dlatego, że nigdy się tak nie pisze jak wtedy, kiedy masz nad sobą cenzurę. I ty wtedy musisz tak wyśleć komórki nerwowe, ty musisz wymyślać takie metafory i nagle wymyślasz, jakby w tych ograniczeniach udaje ci się znaleźć zupełnie nowe źródło artystyczne. I nagle piszesz właśnie scenariusz sztuki pod tytułem Kopciuch, który tak naprawdę jest metaforą tego, co się dzieje w twoim rodowitym kraju. I wiem, że na pewno on to powiedział, ale nie wiem właśnie, gdzie to pada, w której z jego książek, czy w jakimś wywiadzie, ale to też było ciekawe to, co powiedział, że ten PRL trochę był też darem dla pisarzy. Coś w tym jest. Ja myślę, że to jest bardzo głęboka i trafna myśl. I w sumie, gdyby się przyjrzeć historii polskiej literatury i naszym największym dziełom, no to większość z nich powstawała w czasie, kiedy Polska nie istniała, albo kiedy byliśmy bardzo ograniczeni, kiedy wisiała nad nami cenzura. I nie wiem w sumie, czy to wynika z tego, że były akurat takie okoliczności, czy że to po prostu był dobry czas na to, żeby pisać tak po prostu. I nawet gdybyśmy byli wolnym krajem, to też te dzieła by powstawały i byłyby dobre. Ale to coś, nad czym warto się zastanowić na pewno. To bardzo ciekawa myśl. Ale na pewno nie chcemy, żeby takie sytuacje i takie stany wracały w naszym kraju, żebyśmy musieli znowu walczyć o wolność, o swobodę myśli i twórczości, tylko po to, żeby powstawały dobre dzieła. Lepiej żyć w wolnym kraju, a mieć trochę gorszą literaturę. Albo właśnie korzystać ze starszych dzieł. Dokładnie. Które były w takich czasach. Dobra, to myślę, że już tak zbliżając się do końca, no to cóż my możemy więcej powiedzieć? Polecam oczywiście przeczytanie tego każdemu, zwłaszcza osobom, które chcą poczuć klimat tamtych czasów, bo to na pewno ta książka bardzo oddaje. Też osoby, które są takimi niedowiarkami, może jak chodzi, albo są takie bardzo marudne,
to przeczytajcie sobie tą książkę i zobaczcie, co człowiek może przejść, a w sumie koniec końców do czego może dojść i z czym może zostać. Ogólnie rzecz biorąc, to fajne miał przygody ten Głowacki. No i fajne, ciekawe życie, o którym warto czytać. Czy brać przykład? No nie wiem w sumie, bo on miał dużo szczęścia i wydaje mi się... Ja uważam, że jak najbardziej. Ale wydaje mi się, że on miał więcej szczęścia niż rozumu. W jego życiu było wiele rzeczy takich niezaplanowanych. Faktycznie zdawał się na fart. I sam o tym też pisze, na przykład jak wspominał o tym, że jego sztuki były dobrze przyjęte w Stanach. I pisał o tym, że przez wiele lat nikt nie chciał tego wystawiać, a jak już zaczęli wystawiać, no to były pozytywne komentarze, ale potem pojawiały się w sumie też negatywne i to zawsze było tak raz pod wozem, ale w końcu okazało się, że wylądował na wozie. Więc w sumie też trudno mi powiedzieć, ile w tym szczęścia, a ile w tym szaleństwie jest metoda po prostu. Znaczy na pewno ja uważam, że Głowacki nie bał się podejmować wyzwań i nie bał się życia, nie bał się porażek. I to na pewno według mnie jest dobra forma życia. Tak, i faktycznie. Dobra, że tak powiem. Ja ze swojej strony, jeżeli miałbym komuś polecić tę książkę, to na przykład osobom, które są bardzo zainteresowane kinematografią, aktorami, którzy występowali w czasach PRL-u, bo tam stamtąd naprawdę dużo można się dowiedzieć. Na przykład o tym, jak powstawał film Race. O tym, jak wyglądała współpraca pomiędzy Maklakiewiczem a Himmelsbachem, którzy się wręcz uwielbiali. Do jakich stanów czasami doprowadzał się Himmelsbach, jak też kręcono Alternatywy 4, bo tam, o ile dobrze pamiętam, też jest o tym mowa. Więc to jest też książka warta uwagi z tego względu. A poza tym to, co też trzeba oddać Januszowi Głowackiemu, to, że on był takim trochę literackim człowiekiem renesansu, dlatego że on pisał prozę, pisał dramaty, pisał scenariusze, felietony, eseje. Wydał tego bardzo dużo, naprawdę. Ja na pewno jeszcze w przyszłości będę go czytał więcej. To, co mnie na przykład bardzo dziwi, to jest to, że tak wybitna postać, bo ja nie boję się powiedzieć o nim jako o postaci wybitnej, mam wrażenie, że jest mało znana i na przykład chyba nie uczy się o nim w szkole, przynajmniej mnie nie uczono o nim w szkole. Tyle, że ja też chodziłem do szkoły, kiedy on jeszcze żył. Może teraz to się zmieniło. A jego książki bardzo często można znaleźć w składach taniej książki albo też w dużych hipermarketach, gdzie są wystawiane w koszach czy na półkach książek, które są dostępne za 5 lub 10 zł. A my jesteśmy z Natalią tego przykładem, bo tam znaleźliśmy kolejne książki Janusza Głowackiego, które będziemy czytać. Uważam, że on zasługuje na więcej uwagi, bo to naprawdę się świetnie czyta. To też głównie o to chodzi. One dają dużo rozrywki. Przynajmniej ta książka dała mi ogromną ilość rozrywki. Naprawdę czyta się to z przyjemnością. Tak, to była na pewno. Ja bardzo lubię, ja muszę przyznać, przepraszam, że nieco wszedłem ci w słowo. Ja muszę przyznać, że ja bardzo lubię biografię, ale to była najlżejsza biografia, jaką czytałem i czytało ją się tak najbardziej płynnie. To jeszcze na sam koniec troszkę usprawiedliwień. Wiemy, że jakość tego odcinka może nie być najlepsza, no ale jest spowodowane tym faktem, że ja siedzę w Polsce, a Mateusz w Afryce, więc to jak coś to jest jego wina. No i przepraszamy za to, że trochę tam może tam gorszy dźwięk być, ale mam nadzieję, że pomimo problemów technicznych odcinek wam się i tak podobał. Gdybyście mieli jakieś pytania oczywiście, czy uwagi, albo chcielibyście nas po prostu okrzyczeć za to, że nagrywamy w ten sposób i jest to słabe jakościowo, to dajcie znać. Jak zawsze czekamy na wasze uwagi pod naszym adresem mailowym podcast.zakładki@gmail.com. Ja dziękuję za udział w dzisiejszym odcinku. Czytało się miło, rozmawiało się jeszcze milej. Do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć. Cześć.